Stanisław Karolewski, Preppers. Wyznanie antykwariusza. Mieliśmy kiedyś klienta, Preppersa, choć nie wiem, czy wtedy to słowo było już w użyciu. Taki w średnim wieku, krótko ostrzyżony, zawsze w ciuchach z domobilu i z plecakiem. Wyciskam 300 pompek w ileś tam minut. Pochwalił mi się kiedyś. A pan? Dodał, krytycznie obrzucając mnie spojrzeniem. Kupował książki z różnych dziedzin. W drodze do samowystarczalności i odbudowy świata po apokalipsie. Choć on twierdził, że przygotowuje się na każde ryzyko, samo słowo apokalipsa raczej go drażniło. A więc, oprócz podręczników survivalu i strzelectwa, brał medycynę i ziołolecznictwo, ale i rozmaite książki o rzemiośle, i gotowaniu, i konserwowaniu żywności, podręczniki techniczne z zakresu konstrukcji budowlanych, podstaw elektroniki i alternatywnych źródeł energii, książki ogrodnicze i o hodowli zwierząt. Zawsze płacił gotówką, unikając wzroku wielkiego brata. Zniknął przed słynnym 21 grudnia 2012 roku. Myśleliśmy, że drąży bunkier w Skale, a przynajmniej trwale przeniósł się na swoją działkę, o której nieraz wspominał. Odnalazł się jednak parę lat później. Przyszedł w cywilnym ubraniu i ruszył prosto do działu z bajeczkami. Na jego palcu błyskała obrączka. Przewidział każde ryzyko, oprócz jednego.